Głośne myślenie. Podcast o tym, co polityczne. Podcast Głośne myślenie. Filip Biały, witam Państwa. Dziś chciałbym przedstawić kilka uwag związanych z tematem, który pochłania mnie w ostatnich miesiącach i latach najbardziej. Tematem związanym z politycznymi konsekwencjami upowszechnienia sztucznej inteligencji. Jest to zagadnienie z jednej strony niezwykle nowe, ponieważ mówimy o technologiach, które w zasadzie tworzą się na naszych oczach. Z drugiej jednak strony, jak mam nadzieję, uda mi się przekonać słuchaczy w tych parunastu zdaniach na ten temat, jest to temat wiążący się bezpośrednio z bardzo długą refleksją, którą można by nazwać refleksją politologiczną, gdyby to słowo nie było obarczone takim negatywnym nacechowaniem. Wolę zamiast tego mówić raczej o teorii politycznej. Teorii politycznej, która jest taką wiązką dyskursów pomiędzy filozofią, historią intelektualną, także socjologią, historią idei, myślą polityczną i tak dalej. Jest to podejście, mam na myśli teorię polityczną, które w zasadzie w Polsce nie funkcjonuje. To, co w Polsce znamy pod nazwą teorii polityki, jest dość dziwacznym przedsięwzięciem i moje uwagi raczej mają niewiele wspólnego z tym, o czym zwykle polscy teoretycy polityki rozprawiają. Tematyka sztucznej inteligencji jest niezwykle trudna do podjęcia, nie tylko z tego względu, że mówimy o zagadnieniach technicznych, a w związku z tym niekiedy uchodzących za obce dziedzinom humanistycznym czy społecznym. Problem, o którym mówię, związany jest także z bardzo różnymi nawarstwieniami wynikającymi z kultury popularnej. Otóż każda dyskusja w zasadzie na temat sztucznej inteligencji, w której brałem w ostatnich latach udział, rozpoczyna się od podkreślenia różnicy pomiędzy tą sztuczną inteligencją, którą dziś mamy, a tą, którą zwykle mamy przed oczami, kiedy słyszymy to hasło. Ta zasadnicza różnica dotyczy tego, że wbrew tym znanym z kultury popularnej obrazkom nie mamy na myśli dziś pod tym hasłem samoświadomej, wszechpotężnej maszyny, która zawładnęła naszym światem, bądź też za moment nim zawładnie. Nie znaczy to jednak, że powinniśmy stwierdzić, że nie ma o czym mówić, że nie ma się czego obawiać. Sztuczna inteligencja w swojej wąskiej wersji, bo tak ją się określa, jest rodzajem, czy raczej są to rodzaje wyspecjalizowanych algorytmów, które stosowane są w najróżniejszych sferach naszego życia do optymalizacji procesów, między innymi procesów decyzyjnych. Sztuczna inteligencja w tej wersji wąskiej, w tej wersji algorytmów stosowana jest do na przykład optymalizacji logistyki w przedsiębiorstwach, do podsuwania nam rekomendacji produktów w internecie, do podejmowania decyzji dotyczącej chociażby działań służb, takich jak policja. Wykorzystywana jest w procesie rekrutacji pracowników przez specjalistów od zarządzania personelem i tak dalej. Tych zastosowań wąskiej sztucznej inteligencji jest bardzo dużo, co jednak oznacza, że z jednej strony nikt nie ma takiej pełnej wizji dotyczącej tego, jakie skutki wywołuje zastosowanie tej technologii w społeczeństwie. Z drugiej strony oznacza, że ta refleksja jest tym bardziej potrzebna. Skoro sztuczna inteligencja dotyka tak wielu obszarów naszego życia, jasnym jest, że musimy się jej krytycznie przyglądać. Ta nieprzejrzystość związana jest zatem nie tylko z samymi mechanizmami, które są niekiedy bardzo skomplikowane. Kiedy mówimy o tak zwanym uczeniu głębokim, czyli takim typie sztucznej inteligencji, który wykorzystuje sztuczne sieci neuronowe, mówimy o niezwykle zawiłych mechanizmach matematycznych i statystycznych, których sami twórcy tych rozwiązań niekiedy nie potrafią wytłumaczyć. Sztuczna inteligencja działa w oparciu o wskazane dane i wyznaczone cele, jednak sposób dotarcia do tych celów jest bardzo często niejasny dla samych twórców tego rodzaju rozwiązań.
Problem jest jednak też to, że nie wiemy w zasadzie, w których miejscach rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję są dziś stosowane. To wszystko właśnie sprawia, że ta nasza, mam na myśli wynikająca z nauk społecznych i humanistycznych, refleksja nad tymi procesami jest, jak powiedziałem, niezwykle ważna i cenna. Można na różne sposoby ten obszar próbować badać. Ja dzisiaj skupię się na jednym z nich. Być może za jakiś czas uda mi się zaprezentować jeszcze szerszą panoramę tego obszaru. Ja chciałbym dzisiaj skupić się na bardzo konkretnych, aczkolwiek wciąż dla mnie stanowiących wyzwanie, konsekwencjach pojęciowych związanych z upowszechnieniem sztucznej inteligencji. Co mam na myśli przez te konsekwencje pojęciowe? Za moment, mam nadzieję, okaże się jasne. Zacząć należy od tego, że w ostatnich kilku latach byliśmy świadkami bardzo szerokiej dyskusji na temat procesów implementacji sztucznej inteligencji oraz algorytmów w procesy decyzyjne w bardzo różnych sferach naszego życia, włączając to politykę czy też kwestie związane z zarządzaniem publicznym. W tej debacie przeszliśmy już w zasadzie od dyskutowania bardzo abstrakcyjnych idei etycznych do formułowania bardzo konkretnych propozycji legislacyjnych i wdrażania nowych praw, które mają w jakimś zakresie nową technologię powstrzymać czy też nadać jej pożądany kształt. To, czego brakuje mi w tych debatach, to bardzo fundamentalna refleksja nad tym, co w zasadzie jest przedmiotem naszej obawy, kiedy dyskutujemy o implikacjach sztucznej inteligencji i algorytmizacji dla polityki demokratycznej. Chciałbym, aby po tych kilku moich stwierdzeniach, które za moment przedstawię, było to nieco bardziej jasne. Abyśmy wiedzieli, jakie konsekwencje niesie z sobą zastąpienie bardzo niedoskonałego ludzkiego decydowania przez narzędzia algorytmiczne, które zawsze wiążą się w opinii swoich zwolenników ze zwiększoną efektywnością. Tak jak powiedziałem, chciałbym podejść do tego problemu z perspektywy teorii politycznej. Teoretycy polityczni to takie osoby, które są zainteresowane pojęciami, które w pewnym sensie meblują naszą polityczną wyobraźnię. Kiedy analizujemy znaczenie tych pojęć oraz sposób, w jaki są one z sobą połączone, mamy nadzieję nauczyć się, czy też lepiej zrozumieć, czy nasza rzeczywistość polityczna, tak jak ją pojmujemy, ma pewien spójny sens, czy nasze poglądy w tym zakresie są wewnętrznie spójne. Teoria polityczna jest też przedsięwzięciem, które zainteresowane jest taką krytyczną oceną celów naszych działań. Chodzi o to, czy jesteśmy świadomi tego, co czynimy w naszym życiu indywidualnym, ale przede wszystkim w naszym życiu politycznym, a także czy te cele, które sobie stawiamy, są spójne z naszymi wartościami, czy nie popadamy także w tej sferze w sprzeczność. Teoria polityczna ma bardzo wiele metod do dyspozycji, ponieważ tak jak na wstępie powiedziałem, jest swego rodzaju wiązką dyskursów zaczerpniętych z bardzo wielu dyscyplin naukowych. Tym narzędziem, które ja dzisiaj chciałbym zastosować i zademonstrować w działaniu, jest coś, co nazywamy pompą intuicji. Jest to narzędzie, które pochodzi z filozofii. Pompy intuicji jest to nazwa, która została zaproponowana przez znanego filozofa Daniela Denneta. To rodzaj eksperymentu myślowego, który pozwala nam skupić się na pewnym konkretnym aspekcie problemu, który chcemy rozważyć. Prezentujemy pewien dylemat albo pewną wyobrażoną sytuację i dzięki temu jesteśmy w stanie pompować te nasze intuicje, a zatem pewne nasze takie pierwsze myśli związane z daną sytuacją, a następnie możemy te myśli, te intuicje analizować w bardziej racjonalny sposób. Takimi słynnymi pompami intuicji będzie na przykład znany z bardzo wielu wersji eksperyment wagonika kolejki, dylemat wagonika, a także na przykład zaproponowany przez innego filozofa amerykańskiego Johna Searla eksperyment chińskiego pokoju, który bardzo ściśle związany jest ze sztuczną inteligencją, z dyskusją na ten temat. Pompa intuicji, którą ja chciałbym zaproponować, aby pomóc nam myśleć o politycznych implikacjach sztucznej inteligencji i algorytmizacji, jest to koncepcja
demokracji predyktywnej. Przez to pojęcie rozumiem najbardziej doskonałą formę rządzenia algorytmicznego w polityce. Wyobraźmy sobie takie społeczeństwo, w którym nie ma potrzeby przeprowadzania wyborów, ponieważ preferencje obywateli znane są z góry, dzięki temu, że możemy połączyć setki albo tysiące punktów danych dotyczących każdego człowieka. Wyobraźmy sobie takie społeczeństwo, w którym potężne algorytmy wykorzystywane są do podejmowania najbardziej istotnych decyzji związanych z alokacją zasobów, które pozostają w dyspozycji rządu. I wyobraźmy sobie, że te algorytmy nie są już, o czym często dzisiaj się mówi, w żaden sposób obarczone stronniczością i że są w zasadzie bardzo dobrze dostosowane do wartości obecnych w społeczeństwie. W konsekwencji ludzie nie są skazani na nieefektywnych polityków, którzy mieliby ich reprezentować i podejmować decyzje. Nie jesteśmy świadkami żadnych parlamentarnych kłótni, nie ma korupcji, która wykolejałaby proces polityczny, a algorytmy w zasadzie dbają o to, że ludzkie potrzeby są zapewniane, że jest to czynione w najbardziej efektywny sposób. Może się komuś wydać, że są to bardzo wydumane, abstrakcyjne pomysły na urządzenie społeczeństwa, a jednak one są obecne w wielu najnowszych propozycjach zwolenników rządzenia algorytmicznego. Tutaj oczywiście próbuję niejako przedstawić je w formie najbardziej skrajnej, no ale temu właśnie służą te pompy intuicji, abyśmy wyobrazili sobie niekiedy pewne sytuacje w formie nawet karykaturalnej. Zacznijmy zatem pompować nasze intuicje. Po pierwsze zastanówmy się, jaka jest ta może niewyrażona wprost, ale jednak obecna u podstaw tych koncepcji demokracji predyktywnej idea polityki. W jaki sposób pojęcie polityki jest w tej koncepcji rozumiane. W zasadzie można by powiedzieć, że w tych koncepcjach rządzenia algorytmicznego obecna jest koncepcja polityki niezwykle wąsko rozumiana. Polityka pojmowana jest jako narzędzie alokacji zasobów, jako sposób odpowiadania na preferencje obywateli. I nie jest to pogląd bardzo nowy. Wręcz przeciwnie, możemy znaleźć przecież nawet w najbardziej klasycznych pracach z dziedzin politologii podobne odniesienia. Wystarczy przypomnieć tytuł książki Harolda Lasswella, który niekiedy przytaczany jest w zasadzie jako definicja polityki, a zatem polityka, kto otrzymuje co, kiedy i jak. A zatem taki bardzo ekonomistyczny, można by było powiedzieć, pogląd na politykę, czy też ekonomiczny, mówiąc nieco bardziej po polsku. Kiedy jesteśmy zderzeni z taką ideą, z taką definicją polityki, powinniśmy zapytać, czy w systemach demokratycznych zwłaszcza polityka nie odgrywa jakiejś innej roli. Czy jest coś poza tym zapewnianiem, że zasoby są rozdzielone we właściwy sposób? Chciałbym tutaj wskazać trzy takie role, takie funkcje, które polityka może pełnić i które, jak można przekonywać, rzeczywiście w demokracjach pełni. Po pierwsze, zauważymy właśnie, że polityka nie jest wyłącznie sposobem redystrybucji dóbr i dostarczania odpowiedzi na preferencje istniejące w społeczeństwie. Jest to również forma wyrażania tych preferencji. Jest to również przestrzeń, kiedy jest szansa na negocjowanie tych preferencji, a czasem na ich zmienianie. No wyobraźmy sobie te ostatnie protesty związane z kwestią aborcji. To jest przecież polityka, którą obserwujemy właśnie jako ekspresję przekonań, jako sygnał preferencji. Ale także jest to okazja właśnie do tego, by ludzie, którzy obserwują te wydarzenia, zastanawiali się, czy ich własne preferencje, ich własne wartości są takie lub inne i że może należy je przemyśleć. W tym sensie polityka jest przedsięwzięciem związanym z formowaniem tych preferencji. One nie są obecne w społeczeństwie, zanim wkroczymy w tę sferę polityczną, zanim zaczniemy działać w polityce, zanim zaangażujemy się w nią, a także kiedy będziemy jej świadkami. Nawet najdoskonalsze algorytmy w związku z tym nie potrafiłyby przewidzieć, co się stanie w tej przestrzeni politycznej, ponieważ one będą bazowały na naszych zachowaniach niepolitycznych.
Po drugie, polityka demokratyczna, rozumiana zarówno jako taka sfera konkurencji czy deliberacji, jest nie tylko sferą czy też narzędziem formowania preferencji. Jest to także sposób wyrażania poparcia bądź też swojego sceptycyzmu wobec instytucji politycznych. Przez sam fakt, że ludzie angażują się w politykę, mogą wykazać, że afirmują proces demokratyczny, a zatem także, że legitymizują istniejące instytucje, w ramach których wyrażają swoje opinie, w ramach których uczestniczą w polityce. To z kolei wiedzie nas do pytania, co byłoby źródłem legitymizacji, kiedy przyjęlibyśmy takie rozwiązania, które opisałem jako demokrację predyktywną, kiedy byśmy przyjęli te rozwiązania rządzenia algorytmicznego, w którym polityka byłaby wyeliminowana, tak jak ją do tej pory rozumiem. Po trzecie, uczestnictwo w polityce, a także posiadanie reprezentacji w polityce jest źródłem poczucia sprawczości i przynależności. Ta sprawczość i przynależność jest niezwykle istotna, ponieważ tylko wtedy ludzie będą potrafili, jak się wydaje, myśleć o społeczeństwie jako wspólnocie oraz o dobru wspólnym. Tylko wtedy będą potrafili myśleć w ten sposób, kiedy rzeczywiście będą w polityce odnajdowali reprezentację swoich poglądów i kiedy będą mogli w tej polityce uczestniczyć w taki sposób, by mieć poczucie realnego wpływu. Wpływu, który wynika nie tylko z jakichś ukrytych, nieuświadamianych sobie preferencji, ale wynika z tego, co mówimy otwarcie i świadomie. Wskazując te trzy wymiary, chciałbym pokazać, że algorytmizacja procesu decyzyjnego w polityce będzie skutkowała eliminacją polityki, tej formie, w jakiej tę politykę dzisiaj znamy. Może to doprowadzić nie do rozwiązania naszych dzisiejszych problemów, ale pogłębienia kryzysu legitymizacji instytucji politycznych. Można dalej wskazać, że ta możliwość algorytmizacji polityki powinna być postrzegana w kontekście globalnej rywalizacji modelu demokratycznego z rozwiązaniami bardziej autorytarnymi, czy też niedemokratycznymi. Jeżeli państwa demokratyczne, państwa zachodnie, skupią się wyłącznie na tym, by zwiększać efektywność procesu podejmowania decyzji, będą spotykały się z pytaniami, dlaczego nie przyjąć bardziej autorytarnego modelu rządzenia. Zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie, że w ostatnim roku w zmaganiach z pandemią to państwa niedemokratyczne odnosiły bardzo często o wiele większe sukcesy. To może oznaczać, że wartość, jaką jest efektywność, rozumiana właśnie jako właściwa alokacja dóbr, jako sprawność podejmowania decyzji, nie jest tą wartością najważniejszą, jeśli chodzi o trwałość instytucji demokratycznych. No i wreszcie ta idea rządzenia algorytmicznego i być może jest to najważniejsza kwestia, którą dzisiaj tylko zasygnalizuję, a jest ona dla mnie najbardziej pasjonująca, wiąże się z jeszcze szerszą perspektywą ideologiczną. Ta logika algorytmizacji, logika optymalizacji, logika efektywności wydaje się być taką ekspresją neoliberalnego rozumienia polityki, łączącego elementy merytokracji, a także libertariańskiej idei państwa minimalnego. Zmierzam w zasadzie do podsumowania tego, co powiedziałem, do odpowiedzi na pytanie, które postawiłem na wstępie, czyli odpowiedzi na pytanie, co jest tą stawką, kiedy rozmawiamy o konsekwencjach sztucznej inteligencji i algorytmizacji dla polityki demokratycznej. No chciałbym odpowiedzieć, że tą stawką jest sama idea polityki, czy też sama polityka i jej rozumienie. Możemy dzisiaj przedstawić naszą sytuację jako taki dylemat. Czy chcemy posiadać bardziej efektywny proces podejmowania decyzji w nadziei, że dzięki temu lepiej odpowiadać będziemy na preferencje społeczne i indywidualne, a zatem, że to będzie legitymizowało nasze systemy polityczne? Czy też z drugiej strony chcemy system, który może nie będzie tak efektywny w tym procesie decyzyjnym, ale z drugiej strony będzie dawał ludziom poczucie przynależności i sprawczości, będzie pozwalał im na aktywne uczestnictwo w debacie politycznej, a także na zmianę preferencji w wyniku takiej debaty, ale poprzez to okazywanie wsparcia dla instytucji demokratycznych. Oczywiście może okazać się, że kiedy będziemy starali się rozwiązać ten dylemat, odkryjemy, że istnieje jakaś inna
Trzecia droga. Może się też okazać, że zrozumiemy, iż nasze współczesne rozumienie polityki jest w jakimś sensie niewłaściwe, czy też nierealistyczne. Być może jest już pojmowaniem, które w zasadzie powinniśmy odrzucić. Na tym właśnie polega dyskurs w teorii politycznej. Na uświadamianiu sobie niekiedy, że nasze pojęcia już nie są właściwe do opisu tej rzeczywistości, której doświadczamy. Nie mam odpowiedzi na ten dylemat, nie mam odpowiedzi na te wszystkie pytania, ale mam nadzieję, że to, co powiedziałem, w jakimś sensie sytuuje nas lepiej do zrozumienia, jaką wartością jest polityka. Czy powinniśmy tej wartości bronić? To już jest inna rozmowa i jest to kwestia, którą chciałbym pozostawić słuchaczom do rozważenia. Głośne myślenie. Podcast o tym, co polityczne.